Dzień dobry kochani, witam się z wami z Gdyni. Przyjechałam tutaj na weekend i właśnie weszłam do swojego pokoju i chciałam wam pokazać, gdzie jestem. Nocleg, w ogóle dwie noce udało mi się upolować za stówkę w pokoju czteroosobowym. Póki co jestem tu sama, ale już się przyzwyczaiłam do takich miejsc, ale pokażę wam w ogóle, jestem w centrum miasta, 50 zł za dobę, mega. I zobaczcie, jaki mam fajny tutaj widok. Proszę bardzo, room tour, outside. Idę właśnie na plażę, nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam polskie morze. Nie wiem, czy to nie było w 2019 roku, czyli 3 lata temu. Jestem nad morzem, jest pięknie, nawet nie muszę zakładać kurtki. Potrzebowałam takiego oddechu. Chciałam nabrać właśnie nowej perspektywy, przemyśleć sobie dużo rzeczy i spontanicznie, bo za 4 dni temu kupiłam bilet do Gdyni, zamówiłam nocleg i przyjechałam dzisiaj. Jestem taka trochę niemrawa, bo 6 godzin jechałam, nawet trochę dłużej, bo były korki. Mam ciężkie dni. Przeczytałam jedną książkę w autobusie i mam jeszcze jedną książkę, mam dużo filmów. Więc to jest taki wyjazd totalnie wychillowania, przemyślenia, odpoczynku, sama ze sobą i tak, jest mi dobrze. Dzień dobry moi drodzy, jest 8:40 i przyjechałam na Hel. Stałam 3 godziny temu, ledwo zdążyłam, ale zdążyłam i wsiadłam w pierwszy możliwy pociąg z Gdyni do Helu i przyjechałam. Nie wiem czemu, ale tak chciałam tu przyjechać. Miałam taką wewnętrzną potrzebę, a z tym nie można walczyć. No i jestem i mam plan, żeby... Teraz idę na koniec Cypelka. I powolutku stamtąd, ale wieje, będę sobie szła do Jastarni, co no trochę to będzie wyzwanie, ale ja mam czas, mam cały czas na świecie, więc na spokojnie, teraz idziemy na plażę. Guys, spójrzcie, w jakim jestem pięknym miejscu. To wygląda w ogóle jak nieprawdziwe. Zrobiłam sobie zdjęcia i filmiki i normalnie nie mogę uwierzyć, jak pięknie. Ojejku, tam jak ładnie. No, nie wiem, czy w ogóle można tu chodzić, ale tak to jest przy samej drodze. No i zaszłam właśnie, bo po prostu ten widok, no niesamowity to jest. Idę właśnie w poszukiwaniu toalety. No... Ciężko jest, jak się chce, co chwilę siku. Przed chwilą sobie jeszcze strzeliłam kawkę. Tutaj jest już tak spokojniej, ale przy samym morzu to strasznie wieje. No i idę teraz właśnie w poszukiwaniu toalety i obok jest latarnia, więc sobie zajdę na tą latarnię. Po prostu dam sobie totalnie na luz i będę szła takim nawet bardzo ślimaczym tempem. Będę robiła zdjęcia, będę sobie robiła sesje terapeutyczne i zapisywanie wszystkiego, bo jest mi tak fajnie. Naprawdę, ja tego tak potrzebowałam i tu jest tak pięknie. W ogóle no nie mogę jeszcze spuścić, jak jest cudowne światło po prostu. Więc jeśli w ogóle można, to ja najchętniej bym tam sobie poszła. Ale najpierw muszę siusiu. Ludzie się patrzą, jak nagrywam. No, ale w ogóle jest cudownie i cieszę się, że jestem w lesie, bo w Warszawie nie ma w ogóle takich fajnych miejsc. Pomijając płacz dziecka, to jest super. Okej, dowiedziałam się, że można na luzie sobie tutaj wszędzie chodzić, więc ja jestem tak szczęśliwa, bo to jest tak ładnie, normalnie, aż nie mogę uwierzyć. To słońce po prostu idealnie tutaj wszystko rozświetla i można...
po tych ścieżkach sobie iść. Nie wiem, no dla mnie to jest takie dziwne, bo ja właśnie nigdzie dawno nie byłam w lesie, a nie wiem, czy wiecie, ale ja się w lesie wychowałam. Całe moje dzieciństwo to było właśnie las, zero ludzi przez bardzo długi okres czasu poza wakacjami, więc to jest coś, do czego mnie tak naturalnie trochę ciągnie, a w Warszawie brak tego. Bo ja wam nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy, dlaczego ja się zastanawiam, czy tu można tak chodzić. Ponieważ tutaj są dawne tereny wojskowe i w sumie nadal wiele... I teraz przypał, bo ja nie wiem, czy ja tu mogę być. Właśnie o to chodzi. To są jakieś siatki. Jakieś stare bunkry. Jakieś pozostałości wszystkiego. I ja idę... Gdzie ja idę w ogóle? Tam. No i właśnie. I tak zachodzę tutaj. Nie wiem, czy mogę, nie? Więc... Mam nadzieję tylko, że to przeżyję, no i że będę mogła zaraz zrobić siku. Cudownie. Na najbliższe kilka godzin jestem done z toaletą, więc super. I teraz idziemy. To jest najlepsza informacja, że tymi lasami na spokojnie sobie dojdę do Jastarni. Tylko chcę po prostu być bliżej wody. No ale to jest tak pięknie. Naprawdę, to jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite. Nie wiem jak dla was, mam nadzieję, że wam też się podobają te widoki. Idę. Ahoj, przygodo. Idę właśnie trochę bliżej plaży, ale tutaj są ścieżki po prostu tak wydeptane. Spójrzcie, tutaj kolejne ruiny. Powiem wam, że to jest takie niesamowite oglądać historię z tak bliska. Tutaj kiedyś chowali się żołnierze na przykład. Wow, w ogóle ja uwielbiam historię i to jest niesamowite. Że jestem tak blisko tego. Ten las w ogóle, to wszystko jest takie, no wow. Boli mnie już twarz od uśmiechania się, ale jak tutaj doszłam, to w ogóle, no nie mogę uwierzyć, jak to jest pięknie. Jejku, dawno się tak nie cieszyłam z czegoś. To w ogóle... To będzie taki dziwny vlog. Tyle emocji, nie wiadomo z czego, ale naprawdę to jest dla mnie coś wspaniałego w tym momencie. Tak, to jest to, czego ja bardzo potrzebowałam i nie mogę się napatrzeć. Pięknie jest! Hello, robię update. Jestem pośrodku niczego. Mam przed sobą bardzo, bardzo dużo drogi. Mam wrażenie, że w ogóle się nie ruszyłam, a idę od ponad 2 godzin. Jest już pierwsza. No i idę dalej. Jestem już trochę zmęczona, ale głównie dlatego, że mam ciężki plecak. Ale ja zawsze muszę mieć wszystkie ważne rzeczy przy sobie. Więc idę dalej. Jedyne co... Ten vlog będzie się po prostu opierał na tym, że po prostu potrzebuję toalety znowu. Teoretycznie jestem w lesie, ale no wiecie, komfort. Dobra, idziemy dalej. Od czego by tu zacząć? Jestem już w Gdyni i przyjechałam tu na stopa. Bardzo dużo pominęłam w tym vlogu. Przez ostatnie kilka godzin dużo się wydarzyło, ale nie będę wracać do tych chwil. Po prostu szłam przez las, szłam przy torach, byłam w różnych miejscach, a później zorientowałam się, że nie zdążę na pociąg z Juraty do Gdyni
Więc musiałam wziąć stopę i planowo właśnie to miało być 5 minut, ale tacy fajni ludzie się trafili, że dowieźli mnie aż do Gdyni bezpiecznie. Takie przygody. A teraz idę i spotkam się z moim bratem za niedługo, także fajnie. Już mam takie zakwasy na nogach, mega się zmęczyłam, szłam dzisiaj 23 tysięcy kroków, dużo, dużo, ale właśnie czekam na ten moment, kiedy usiądziemy, zjemy sobie obiad i będzie fajnie, dzisiaj będę spała pewnie jak dziecko, no a jutro już wracam do domu, ale jeszcze coś fajnego Wam pewnie jutro pokażę, także cały czas przygody, no moje życie jest jedną wielką przygodą. Dzień dobry, w niedzielę, jest po 9:00 i ja już wyszłam z hostelu, mam wszystkie rzeczy ze sobą. Dlaczego mam zawsze tak dużo rzeczy? Nie wiem, nie pytajcie, nie mam pojęcia, dlaczego mam ze sobą zawsze tak dużo rzeczy. Idę i jest ładna pogoda, nie wiem czy to widać, ale jest niebieskie niebo, jedyne co to wieje, ale na szczęście nie przejmujemy się tym, to nic. I teraz zmierzam. Czemu tu tak głośno? Zmierzam teraz. Właśnie się zastanawiam, bo autobus mam o 13:40, więc mam jeszcze dużo czasu. I na pewno pójdę później coś zjeść. I się zastanawiam, czy teraz właśnie nie iść do jakiejś kawiarni, posiedzieć, pochillować z samego rana. Może tak zrobimy. Jestem już w domu i chciałam tutaj ładnie zakończyć i powiedzieć, że z każdego takiego samotnego wyjazdu staram się coś wyciągnąć. Różne wnioski, przemyślenia, jakieś takie głębsze refleksje i tym razem też tak było. Nie wiem dlaczego, ale kilka dni temu przyszło do mnie takie poczucie, że muszę wyjechać z Warszawy i nagle pojawił się w mojej głowie ten hel. I nie wiedziałam czemu, dopóki tam nie byłam. I naprawdę to było tak wyjątkowe dla mnie przeżycie, mimo że to tylko las, to tylko morze, to nic takiego. Dla mnie to było coś takiego właśnie duchowego, takiego, gdzie byłam ze swoimi myślami cały czas, gdzie powstrzymywałam się przed tym, żeby nie myśleć o złych rzeczach, o tym, że jestem sama w lesie, że mogę spotkać zaraz jakiegoś mordercę, że coś złego może się wydarzyć, że mogę się zgubić. Cały czas powtarzałam sobie, że wszystko jest okej. I te afirmacje, bo to były afirmacje, później także przełożyły się na inne sfery i stwierdziłam, że sama decyduję o wszystkim. Sama zdecydowałam, że chcę pójść tutaj, byłam odważna, to naprawdę teraz jak o tym myślę, wymagało dużej odwagi, żeby iść samotnie w las, w nieznanym miejscu. I mam takie przemyślenie, które zachowam dla siebie, albo kiedyś się nimi z Wami podzielę. Póki co jestem po prostu bardzo szczęśliwa i wdzięczna za to, że miałam możliwość wyjechać na chwilę i totalnie zmienić swoje myślenie na ten moment. I z taką myślą Was też zostawię, żebyście podążali za tym, co Wam podpowiada serce i wyciągali z każdej chwili w codzienności jak najwięcej. Nawet ze spaceru, nawet z wyjścia z domu jakiegokolwiek, nawet takiego na zakupy, żebyście po prostu byli obecni w tej chwili i cieszyli się każdym momentem, bo życie składa się z chwil i dopiero po czasie możemy zauważyć, jak wartościowe były te chwile. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten vlog. Ja obejrzałam już kilka filmików i wszędzie po prostu się zachwycam. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo wiem, że może być przesłodzone, ale
No nie wiem. Wszystko to, co mówię, mówię z głębi serca, z tego, co myślę, co czuję i mam nadzieję, że to rozumiecie. Także dziękuję Wam i widzimy się wkrótce.